kierował do 32 sesji Rady Miejskiej w Bydgoszczy zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Witam pana burmistrza. Dzień dobry. Witam pana sekretarza. Witam panie skarbnik. Witam pracowników Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, którzy są w dzisiejszej sesji, czyli na pani Półrzewsko z Biura Rady, Władysław Siewicza, informatyka. Witam pani i panów radnych. Witam gości w osobach. Zyskowska Ewa, Urbin Monika, Zewska Stanisława, Alicja Borcher. Jestem. Alejza Konikonowicza. Tak. Żyłkę Tomasza, z Wyzyskowej Komendy Uzupełnienia i Błąży i Andrzeja Kieniewskiego, Rady Prawnego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych, obecnych jest 10, co daje nam kworum do podejmowania uchwał i decyzji. Porządek obrad 32 sesji przedstawia się następująco. Proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie obrad. Drugi punkt, przyjęcie porządku obrad. Trzeci punkt, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany trzeciej gminy Rajów na rok 2021. Podpunkt B. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rajów na 2021-30. Podpunkt C. Przystąpienia gminy Rajów do porozumienia terytorialnego, a uchwał odpowiedzialności park turystyczny oraz utworzenia burmistrza i lobby do zawarcia porozumienia. Punkt czwarty. Przyjęcie obrad. Przechodzę do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę i przycisnąć odpowiedni guzik. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Zanim przejdę do następnych punktów, chciałbym jeszcze raz powitać pana Tomasza Żyłkę z Wojskowej Komendy Uzupełnień, który przywrócił z misją, aby tutaj odznaczyć matki zasłużonych, matki żołnierzy. I proszę teraz głos o, panu Piotrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak już Pan Przewodniczący wspomniał, w związku z tym, iż na dzisiejszej sesji mamy okazję gościć Pana pułkownika Tomasza Żyłkę, wojskowego komendanta uzupełnień w Łomży oraz rodziców tych dzieci, których synowie byli co najmniej trzech służyli w wojsku. Dlatego też mam przyjemność odczytać decyzję ministra obrony narodowej nr 68 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie nadania medalu za zasługi dla obronności kraju. Na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie zasad i trybu nadawania medalu za zasługi dla obronności kraju niżej wymienionym rodzicom w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadaje złoty medal za zasługi dla obronności kraju Zofii Nikonowicz. Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju nadaję Alicji Borchert, Monice Purwin, Marianie Rydzewskiej. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. O wręczenie medali w imieniu ministra obrony narodowej proszę wojskowego komendanta uzupełnień w Łomży pana pułkownika Tomasza Żyłkę, a o wręczenie wiązanych kwiatów i drobnych upominków burmistrza Legrodu pana Ireneusza Glinieckiego. Zapraszam również pana Bogusława Kaczyńskiego. Zapraszam serdecznie. A tutaj do nas bardzo serdecznie zapraszam pana Alejandra Nikonowicza, który odbierze medal w imieniu swojej mamy Zofii Nikonowicz. Zapraszam serdecznie. Pogratulować między innymi, że był sam
również za pańską służbę, tak? Tak, tak. Pan się do tego medalu również przyczyni. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę o wystąpienie panią Alicję Borek. Ustanowiony w 1966 roku i stanowi dowód uznania dla osób, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednich działaniach związanych z obronnością kraju. Posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej, potencjału obronnego albo swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych przyczyniły się do umacniania kraju. Medal ten jest również nadawany w celu ukazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Serdecznie gratuluję pani Zofii Nikonowicz, nieobecnej, ale wyróżniona jest złotym medalem zasługi dla obronności kraju. Wyróżnienie zostało przyznane, ponieważ pani Zofia wychowała i oddała dla służby ojczyźnie 5 synów. Pana Remigiusza, służącego w 1. Brygadzie Artylerii na stanowisku operatora, pana Kazimierza w 3. Pułku Chemicznym na stanowisku kucharza, pana Luizego w Mazurskiej Brygadzie WOT na stanowisku murarza, pana Lucjana w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej jako celowniczego i Mariusza również w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej na stanowisku strzelca. Niemniej gorąco pragnę pogratulować pani Alicji Borget, wyróżnionej srebrnym medalem zasługi dla obronności kraju, ponieważ pani Alicja wychowała i oddała dla służby ojczyzny 3 synów. Wiesława, służącego w 30. Pułku Inżynieryjno-Budowlanym na stanowisku spawacza, Mirosława, służącego w 68. Pułku Czołgów na stanowisku operatora, Jana, służącego w Pułku Ochrony na stanowisku kucharza. Pani Monika Purwin również oddała dla służby ojczyzny 3 synów, pana Janusza w 20. Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku murarza, Adama w 2. Pułku Kolejowym na stanowisku drogowego, Michała, służącego w 33. Pułku Zmechanizowanego
No ten syn akurat chwilę również służy jako żołnierz nadterminowy. I również gratuluję pani Mariannie, wyróżnionej, podobnie jak panie poprzedniczki, za trzech synów w wojsku. Pana Kazimierza w 51. Pułku Czołgów Średnich na stanowisku działonowego, Mirosława w 1. Pułku Rozpoznawczym na stanowisku radiooperatora i pana Wiesława w Ośrodku Szkolenia Inżynieryjnego na stanowisku operatora. Widzicie państwo, że wyróżnienie dla tych pań jak najbardziej się należało i jest zasadnym, dlatego chciałbym jeszcze raz pogratulować tego wyróżnienia. Przepraszam, że tak późno, że małżonkowie nie doczekali, bo to takie wyróżnienie również się dla małżonków należy, no ale tak czasami jest, że, ale lepiej późno niż wcale. Czasy mamy takie pandemiczne, więc to wyróżnienie miało być wręczone w ubiegłym roku, no ale z racji sytuacji epidemicznej, bo żeśmy to przesuwali. Dzisiaj się udało, mam nadzieję, że zachowaliśmy jakiś tam reżim sanitarny i nie skończy się to niczym strasznym. Także dziękuję państwu, przede wszystkim panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu tego wręczenia. Myślę, że odbyło się ono w jakiś sposób godny, czyli na tej sesji rady. Panie zostały przez nas uhonorowane. Jeszcze raz panią bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, drogie panie, no właśnie miałem przyjemność z panem komendantem chwilę, 15 minut porozmawiać przed rozpoczęciem sesji, żeśmy się zastanawiali, dlaczego, jak to jest, że nie ma tych tatusiów, tak, że same mamy. Ja powiem szczerze, że no cóż, taka statystyka jest, panowie wcześniej umierają, tak. To nie jest dobra na statystykę, ale taka jest. To wielki zaszczyt. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałem, że są takie osoby, które wychowały 5 synów i wszyscy oni byli w wojsku. To była służba zasadnicza, tak. panie komendancie. Ja zawsze twierdzę, że to duży błąd, że nie ma służby zasadniczej, bo ja osobiście też miałem przyjemność służyć 2 lata, nosić karabin i być pod dowództwem tak wspaniałych oficerów pociągu jak pan pułkownik. I jeszcze raz głębokie i szczere gratulacje. Będziemy też pytali, czy nie ma jakiejś ciemnej liczby tych rodziców, którzy się jeszcze nie ujawnili, tak, a byli ci synowie w wojsku, tak, bo tak może też się zdarzyć. Też o tym, żeśmy rozmawiali, być może ktoś wychował tą trójkę synów, no to na pewno wychował i oni byli w wojsku, tak? A może będzie tak, że jakichś 6 synów, tak? Kto wie, jak to jest. Spróbujemy dotrzeć, będziemy prosili sołtysów, żeby taką informację nam przekazali. Panie komendancie, bardzo dziękuję, to wspaniałą inicjatywę, to wielki zaszczyt, bo tak wysokiej rangi i tak wysokim stanowisku oficera widać naczelnik gminy Rajgród i na naszej sesji. Inicjatywa jest przepiękna, tak? To wy wyszukujecie te osoby, znajdujecie osobiście, pan komendant przyjeżdża, wręcza te wspaniałe medale, złote i srebrne. Ja bardzo dziękuję. Proszę pamiętać o gminie Rajgród jako o partnerze, który służy takim i innym inicjatywom. Polecamy się na przyszłość i też taki mały gadżet dla pana komendanta. Ja bez maski, bo mi się ciężko mówi bez maski, to wszystko możliwe. Bardzo proszę. Bardzo. Pan pułkownik mógł oczywiście zostać, natomiast ja nie wiem, także. No więc właśnie, jeżeli jest taka chęć, to też nie będziemy zatrzymywać, bo my przejdziemy do spraw już takich typowo gminnych. Mamy kilka uchwał już do podjęcia. Natomiast jeżeli jest taka wola, żeby zostać, to proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za umożliwienie wręczenia panią tego wyróżnienia i za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Może przerwę 5 minut, panie może nie wiem, czy będzie wody starsze. Krótką przerwę. Tak.
Miałem udział w tym roku, to rok 2021. Proszę pana. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 50%, jednak nie więcej niż 15 tysięcy. Kwota 6 tysięcy zaplanowana pierwotnie na 2021 rok zostanie przeniesiona do rozdziału zgodnie z wymogami wskazanymi w wytycznych do tego programu. Dokonuje się zmian po stronie wydatków w paragrafach dotyczących rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetu państwa, użytkowanie wieczyste, obręb wieńczykowy, to kwota 12 zł oraz wprowadza się po stronie przychodów wolne środki w kwocie 11 460 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Istotnym punktem jest również uchylenie treści załącznika nr 6 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzonego poprzednią uchwałą w związku z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej, że te środki jednak nie powinny mieć wydzielonego planu finansowego. Poza tym nie ma żadnych zmian. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pani skarbnik tej uchwały? Pytań nie widzę. Może pani skarbnik jeszcze o wieloletnich prognozach finansowych? To tak króciutko na temat wieloletnich prognoz finansowych. Jest ona zgodna ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zmian w budżecie. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzę do uchwały. Czy jest potrzeba czytania całej tej uchwały? Nie. Dobra. Uchwała nr 32/199/21 Rady Miejskiej w Rejgrodzie dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rajków na rok 2021, paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów. Zwiększa się dochody o kwotę 15 tysięcy złotych zgodnie z rozrocznikiem nr 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków. Zmniejsza się wydatki o kwotę 6012 zł zgodnie z rozrocznikiem nr 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 32 372. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zajgodu. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym w Województwie Kujawskim. Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę, jeśli ktoś jest za, przeciw i wstrzymuje się. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu trzeciego, punkt B. Zmian wieloletnich prognozy finansowej gminy Rajów na lata 2021-30. Uchwała nr 32/200/21 Rady Miejskiej w Rejgrodzie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmian wieloletnich prognozy finansowej gminy Rajów na lata 2021-2030. Pomijam ustawę prawną. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w punkt pierwszy. Wieloletnie prognozy finansowej gminy Rajów na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spraw zbudowanych na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Punkt 2. W wykazie księgów realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Upoważnia się burmistrza regionu do zaciągania zobowiązań. A. Związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie pozycji informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Regodzie. Czy są uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. I proszę wciśnąć przycisk, kto jest za, kto jest przeciw i kto wstrzymał się. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do następnego punktu. Punkt 3 podpunkt C. Przystąpienia gminy Rajdów do porozumienia terytorialnego Augustowsko-Wiedzański Park Turystyczny oraz upoważnienia burmistrza regionu do zawarcia porozumienia. Pan Bóg. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja ostatnio na sesji, też na komisjach wspominałem o tym projekcie, tak? Wtedy mówiłem, że jesteśmy na dobrych drogach, żeby być członkiem partnerstwa terytorialnego Augustowsko-Wiedzielski Park Turystyczny. Żeby tak się stało, czyli napisaliśmy stosowne pisma już do osób, organów zarządzających tym partnerstwem. Dzisiaj o 9 już uczestniczyliśmy na prawach partnera w konferencji roboczej, która rozpoczęła się o godzinie 9. Ale żeby sprostać oczekiwaniom i wymogom formalnym, które nakłada regulamin, statut porozumienia, no to powinniście Państwo podjąć stosowną uchwałę. Czym jest, Szanowni Państwo, partnerstwo terytorialne Augustowsko-Wiedzielski Park Turystyczny? O tym też już wstępnie mówiłem. Mówiąc tak bardzo obrazowo, chciałbym porównać to partnerstwo do lokalnych grup działania, które funkcjonują na terenie Polski. Jak wiecie Państwo, należymy do lokalnej grupy działania Biegrzański Dar Natury, która to lokalna grupa ma swój budżet i my dość głęboko sięgamy do pieniążki z tego budżetu. Wiecie Państwo również, że należymy do lokalnej grupy rybackiej po jeziorze Sowalsko-Augustowskiego, gdzie również uzyskaliśmy nasz limit finansowy i praktycznie wszystkie pieniążki, które były do wzięcia, udało nam się wziąć i przełożyliśmy pieniążki na inwestycje w terenie gminy Rajgór. I to jest coś podobnego. Otóż, Szanowni Państwo, takich partnerstw na terenie kraju powstaje w tej chwili, bo to się sprawa toczy od połowy 2019 roku, czyli teraz to się dzieje. Jest ich 38. Na terenie Podlasia są takie trzy partnerstwa i my będziemy należali do jednego z nich, jeżeli stosowna uchwała się tutaj pojawi. Będziemy 28 samorządem, jest to dość duże partnerstwo, 28 samorządem, który będzie należał do partnerstwa. Pozwolę sobie wymienić podmioty samorządowe, które w tym uczestniczą. Są to też powiaty, otóż powiat augustowski, powiat łomiecki, powiat sokólski, miasto Augustów, gmina Płaska, Sztabin, gmina Lipsk, gmina Dąbrowa Białostocka, gmina Nowy Dwór, Goniąc, Janów, Jasiły, Mońki, gmina Mońki, Suchowola, Czcianne, Korycin, Nowinka, Barbów Kościelny, Jasionówka, Knyszyn, Krypno, Kuźnica, Sokółka, Przydziałowo, Sidra, Krynki. Ogoniąc czytałem, tak. I byłby Rajd. Kiedy pokażę Państwu mapkę, wydaje mi się, pokazywała mi ostatnio, pokażę raz jeszcze, to tutaj tak na kolorowo macie Państwo określone te wszystkie samorządy, które do tego partnerstwa należą. No plus Rajd. Tak, tutaj z boku
no cóż, to aż się prosi, żebyśmy byli członkami tego porozumienia. Będzie to z całą pewnością kolejne źródło finansowania, oczywiście nie tylko dla nas, dla wszystkich regionów, tak? Ale na pewno się pogodzimy, jak godzimy się w lokalnej grupie działania Gdańskiej Gubernatury, to jest stosunkowo małą grupą, tak jest 8 samorządów, ale już grupa rybacka, tam jest kilkanaście samorządów i chyba z 200 podmiotów prywatnych, tu już jest bardzo duża grupa. Więc tam też jakoś się godzimy i dajemy sobie radę. Jesteśmy szanowani, tak, i zauważani przez swoją aktywność. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Kiedy te pieniądze będą? Pieniądze będą, kiedy wszystkie procedury z powołania tego porozumienia zostaną spełnione i kiedy pojawią się środki zewnętrzne z nowego rozwiązania finansowego, czyli na lata 2021-2027, tak? To będą to będą te pieniążki. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, a może jeszcze powiem tak, osobą do kontaktu, do współpracy z grupą takiej bieżącej, roboczej, zgłosiła się pani Natalia Pogorzelska, biuro rady, tak? Otrzymała takie poparcie i wszelkie upoważnienia, więc cieszymy się bardzo. Dzisiaj zamusiliśmy z tego spotkania wyjść nieco wcześniej z panem sekretarzem, pędząc i łamiąc przepisy ruchu drogowego do Rydzewa, bo tam ważne rzeczy się działy. Natalia godnie nas zaprezentowała, więc myślę, że tak będzie nadal. Moi drodzy, czy jakieś pytania? Ja tak. Kto jest w zarządzie tego stowarzyszenia? Że ma to ściśku. Tak, przewodniczący, tak. W danym pokoleniu to wróci. Tutaj jest. Osobami zarządzającymi jest starosta Moniecki. Ja za chwilę znajdę nazwisko tego pana, gdzie jest potrzebne. I burmistrz miasta i gminy Suchowola. Koordynatorem partnerstwa jest członek powiecie, ja członek zarządu? Nie mówię o urzędzie marszałkowskim. Członek zarządu województwa albo radny. Nie, on nie jest członkiem zarządu. To radny. Jest radny, tak. Radny sejmiku województwa podlaskiego, pan Bogdan Dejuk. On jest koordynatorem partnerstwa, a ekspertem, doradcą partnerstwa jest pan Robert Brzostowski, który jest jednocześnie doradcą takiego ciała, które nazywa się Związek Miast RP. No to są te osoby, które tym zarządzają. Natomiast skład jak gdyby, to są osoby skład całego zarządu, podobnie w lokalnej grupie do działania Gdańskiej Gubernatury, w skład tego zarządu wchodzą wszyscy wójtowie, burmistrzowie gmin, które są zrzeszone w tym partnerstwie. Coś jeszcze? Ja dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy nie ma już pytań? Tak, nie mamy? Przedstawiam tutaj uchwałę. Uchwała nr 32 na 201 na 21 Rady Miejskiej w Lejgodzie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia gminy Lejgód do porozumienia terytorialnego o Wysokim Bieżańskim Parku Turystycznym oraz upoważnienia burmistrza Lejgodu zawarcia porozumienia. Umijam ustawę prawną, paragraf pierwszy. Gmina Lejgód przystępuje do porozumienia terytorialnego o Wysokim Park Turystyczny. Paragraf drugi. Zasady funkcjonowania porozumienia terytorialnego Augustowski Wybrzański Park Turystyczny zostaną określone w porozumieniu o jego ustanowieniu. Paragraf trzeci. Upoważnia się burmistrza Lejgodu do zawarcia i podpisania porozumienia o przystąpieniu gminy Lejgód do porozumienia terytorialnego Augustowski Wybrzański Park Turystyczny. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lejgodu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Czy są jakieś pytania z treści uchwały? Nie widzę. W takim razie
poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk, kto jest za, przeciw i wstrzymał się w sprawie projektu uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Jeszcze, czy jeszcze mogę mieć pytanie odnośnie tej uchwały, tego projektu? Czy ze środków, które tam będą, czy będą korzystały tylko takie podmioty jak gminy, czy również jakieś prywatne podmioty? Do kogo to będzie kierowane? Myślę, że prywatne również będą korzystały. Natomiast tworzy się strategia, tworzy się dokumenty, które będą mówiły, jak to ciało będzie funkcjonować. Tak? Myślę, że wzorem tych wspomnianych lokalnych grup działania, gdzie też podmioty prywatne, stowarzyszenia, fundacje mogą pozyskiwać pieniążki, myślę, że tutaj również tak będzie. No, tu akcenty w nazwie, jest turystyka, tak? Tak, no zdecydowanie to właśnie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pana Wiktora. Ja jeszcze chciałbym, myślę, że w imieniu rodziny Parku Jaczewskiej poprosić wszystkich o modlitwę, tak? Bo jest naprawdę w ciężkim stanie w szpitalu. Ania, tak? Ania? Tak. A to nie upadło? No, ale jeśli jest taka wola rady, to... Nie, to muszę sobie. Znaczy może poza już transmisją, nie wiem czy... Żeby to nie było. Poza sesją. Poza sesją. Poza sesją. Tak, tak. Dobrze. Są jeszcze takie sprawy różne? No tak, ja jeszcze mam. A państwo już nic, tak? Znaczy, to są. To sesja nadzwyczajna to. No tak, no dobrze, to jak to się zrobi? Nadzwyczajnie. Bo nie pytaliście o to, ja jakoś tak umknęło pewnie. Od nowa wsi województwa podlaskiego, tak? Na przeniesienie pieniążków. Pomysł jest taki, żebyśmy skończyli, może nie skończyli, bo kiedy skończymy to jeszcze nie wiemy, ale żebyśmy zainwestowali te pieniążki. Są pieniążki, są zupełnie wielkie, bo 15 tysięcy dofinansowania plus 15 tysięcy, czyli 50% plus 15 tysięcy nasze, ale 6 już mieliśmy w budżecie, żebyśmy zainwestowali w sobie w Ciszewo. Tam jest rozpoczęta inwestycja, jest wiatr, mieszkańcy sami zbudowali, mają jeszcze 6 tysięcy, do tego dołożymy 9 i coś tam zbudujemy. Pojawi się konkurs dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta. Zachęcam tutaj koła, żeby rozpropagować, żeby uczestniczyły. Mogą być ciekawe nagrody, no, warto być, tak? Więc co chciałem powiedzieć? Chciałem państwa poinformować, że dzisiaj odbyły się wybory w Rydzewie, wybory sołeckie. W sposób zdecydowany wygrała te wybory pani radna Magdalena Gryczan. Jeszcze raz gratuluję. No i też pan radny Jacek mówił o zdrowiu Ani Graczewskiej. Ja to chcę przypomnieć pewnie, że zmarł mąż Ani Graczewskiej, tak? Pogrzeb będzie pewnie w sobotę, w niedzielę albo w poniedziałek, więc też musimy się zmobilizować, tak, bo ciężki czas przyszedł, tak, i być może trzeba będzie tutaj, na pewno trzeba uczestniczyć, a być może trzeba będzie coś pomóc. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Są jeszcze jakieś sprawy różne? Dziękuję. W takim razie wypełniliśmy punkt trzeci, przewoz czwartego, zamknięcie obrad. Dziękuję wszystkim za przybycie na obrad sesji i zapraszam na komisję i następną sesję. Wszystko dziękuję. Słuchajcie, wolnych chwil.